It's yours. Open it. Wait, what is it? What is it? Is that what I think it is? Mm-hmm. It's beautiful. God damn it, what is it? Witam wszystkich bardzo serdecznie, bardzo z tej strony. Sorry, że tak oczy mi uciekają, ale jadę sobie drogą. Oczywiście mamy włączony tempomat ustawiony na 140, lecimy sobie do Warszawy. Jest dla mnie bardzo, bardzo wyjątkowy dzisiaj dzień. Jadę właśnie po odbiór oprogramowania komputera najnowszego do Mercedesa do Warszawy na ulicę Daimlera 1. Pozostało mi jakieś 180 km. Przełączę się już może na kamerkę drugą z drogi. Tak, oczywiście będzie mi lepiej sobie tak trzymać telefon i patrzeć na drogę. Trochę naprawdę, powiem wam, w tym tą swoją 213 sobie już pojeździłem. Jest naprawdę fenomenalna. Nic się z autem nie dzieje, oprócz tego dyfra oczywiście do tej pory jest tak jak trzeba. Jazda autem na takie trasy to jest oczywiście niesamowita przyjemność. Ustawiamy tempomat aktywny w tym momencie na 140. Kierownica, oczywiście nogi nie uczestniczą tutaj w jeździe, wszystko się dzieje automatycznie, radary, nie radary, to wszystko w miarę działa. Oczywiście wszystko musi być w pogotowiu w razie jakichś tam różnych przypadków. Podejrzewam, że radar na jakąś przeszkodę może szybciej zadziałać niż reakcja ludzka, no ale trzeba jak najbardziej tego wszystkiego pilnować, bo to jest tylko elektronika, ktoś zawiedzie, no to wiadomo, że trzeba tutaj interweniować. Utrzymywanie prędkości, on sobie też tam skręca po puszczeniu kierownicy, sobie tutaj będę, jesteśmy na zakręcie, kierownicę tylko tak asekuruje, autko sobie samo będzie skręcał. Po jakimś czasie oczywiście, jak jest brak reakcji na ruchy kierownicą, no to zobaczycie zaraz, kierownicę mam cały czas w pogotowiu, mamy tutaj zakręt, autko sobie jedzie, oczywiście cały czas delikatnie tą kierownicę bardzo delikatnie muskam w razie czego, żeby ją złapać. No jedziemy do tej pory, jak widzicie, autko sobie radzi samo, nic na razie nie woła. No ale zaraz będziemy mieć komunikat na czerwono, złap kierownicę. No wszystko po to, że jakby no nie daj Boże komuś coś się stało na drodze, stracił przytomność, nie daj Boże zmarł, no to widzicie, o już jest komunikat, już jest jakiś dźwięk, wystarczy tylko lekko ruszyć kierownicą, to niknie, no i można jechać dalej. Wszystko po to, bo autko oczywiście by sobie jakoś radziło, gdzieś by tam dojechało. Jakby kierowca zmarł lub coś by mu się tam stało, autko by sobie jechało w nieskończoność. Oczywiście do momentu, aż system by zawiódł lub by skończyło się paliwo, autko sobie by tam gdzieś pojechało. Oczywiście na drodze szybkiego ruchu. Na drodze po mieście tempomat ten aktywny jest tak, że jak już zatrzyma się totalnie samochód, do zera, wyhamuje, on już sam nie ruszy. Trzeba delikatnie mu dodać gazu, wtedy już kontynuuje jazdę. Tak, to po prostu nie ruszy z miejsca. Wszystko prawdopodobnie po to, że jak powtarzałem, coś się stanie kierowcy, no to autko by sobie samo jechało, no a tak oczywiście być nie może. Trzeba by było jeszcze z jakimś, nie wiem, z jakimś pulsometrem podpiąć pod jakiś zegarek, żeby mierzył puls i stan życiowy człowieka, wtedy by może jakoś to było bardziej, że tak powiem, na dłuższą metę ten tempomat by sobie radził, ale tak, to jest jak najbardziej wszystko w porządku. No i więc tak, kontynuując, jadę sobie do Warszawy, pokonałem już ponad 100 km od Krakowa, no ale jadę od 5 rano, nie nagrywałem materiału, troszkę byłem zaspany, no ale już jest bardzo w porządku, już godzinę mamy 7, jest tak jak trzeba, zobaczcie, do Warszawy 175 km. I tak jak wspominałem, jadę odebrać oryginalne oprogramowanie, oczywiście, o które bardzo długo się starałem. Jest to oprogramowanie jak najbardziej legalne, z najnowszym oprogramowaniem, najnowszy komputer z tym takim dotykowym ekranem na rysik. Tak mi się wydaje, że to coś takiego ma być. W ASO będąc właśnie podglądałem nieraz, do takim czymś pracują. No i taki sam właśnie komputer jak w ASO jadę sobie dzisiaj odebrać. Droga przez mękę, żeby tego dokonać. No ale jest to rzecz jak najbardziej potrzebna. Ten komputer ma możliwości
wiecie, nie wiecie, teraz w samochodach, szczególnie tych najnowszych, 2020 rok w górę, czy tam trzeci, teraz najnowszy, drugi, żeby podpiąć auto do komputera, musi mieć połączenie online z Niemcami. Także taki komputer jest niezbędny do diagnozy jakiejkolwiek samochodu, do rozpoczęcia pracy z samochodem. Taki komputer jest niezbędny. Do tych starszych samochodów oczywiście bardzo jest ważna rzecz, jak kodowanie online. Wszystkie te oprogramowania wgrane w moduły silnika, skrzyni i wszystkich modułów, których nieraz w samochodzie jest ponad 50. Wszystkie kodowania, aktualizacje online robi się przez SCN-y. SCN-y są ściągane na żywo z serwerów niemieckich i wgrywane bezpośrednio do samochodu. Nie jest to przechowywane już w obecnych czasach, jak to było kiedyś na dysku komputera. Jak się miało oprogramowanie, to można było zrobić aktualizację lub wgranie softa bezpośrednio z komputera. Teraz niestety nic nie jest na dyskach, wszystko jest w bazie, w chmurze, na serwerach niemieckich. Cokolwiek by się nie chciało zrobić z oprogramowaniem, należy mieć oprogramowanie oczywiście oryginalne z możliwością połączenia online z bazą Mercedesa przez kodowanie SCN. Także jadę sobie nabyć właśnie taki komputerek, oczywiście go odebrać. Całe tutaj jakieś mamy papiery, dokumenty. Procedura trwa bardzo długo. Procedura też jest bardzo skomplikowana, żeby taki komputer nabyć. Oczywiście udało mi się to przejść i jest ten dzień dzisiaj bardzo ważny, żeby to zrobić. Oczywiście cena takiego komputera jest bardzo ogromna, jak i też licencji miesięcznej, rocznej, też to nie jest mało. No ale tak jak mówię, żeby jakość usług była jeszcze bardziej profesjonalna, żeby warsztat był bardziej niezawodny, takie oprogramowanie jest jak najbardziej konieczne. Oczywiście sami wiecie, że teraz samochody to jest głównie komputer, nawet przy wymianie klocków, czegokolwiek, trzeba gdzieś tam się podpiąć, czasami coś zresetować, czasami coś ustawić i naprawa w dzisiejszych czasach, start w ogóle jakikolwiek samochodu musi zacząć się od komputera. Nie wolno dotknąć samochodu w ogóle bez jakiegokolwiek oprogramowania. Najlepiej jak najbardziej mieć oprogramowanie tylko i wyłącznie do danej marki. Wtedy mamy jak najwięcej rzeczy, możemy porobić, pokodować, pozmieniać, jak najwięcej parametrów szczytać. Te parametry są takie, jakie mają być zawarte w takich samych normach, bo w niektórych oprogramowaniach takich uniwersalnych są te wartości przekłamane, kody błędów są tam jakieś wyświetlane, ale opisy są błędne. Czasami właśnie przy podpięciu jakiegoś bardziej skomplikowanego błędu mamy coś takiego, że błąd nieznany, jest tylko jego symbolika. Przy takich komputerach nieprzystosowanych do danego samochodu, nieoryginalnych, po prostu nieraz jest to bardzo trudne. A w ogóle podchodzenie w tych obecnych czasach do samochodu bez komputera to w ogóle nie powinno mieć miejsca. Wtedy się zaczynają kłopoty. Jak w ogóle można naprawić samochód, który jest jeżdżącym komputerem? Oczywiście mamy mechanikę, silnik, tłoki, to jest wszystko mechanika, ale wszystkim w tych czasach obecnych steruje komputer. Nie ma ani jednej części w samochodzie, która nie jest sterowana, z której są niesczytywane dane, które nie biorą udziału po prostu w jeździe. Wszystko jest bardzo szybko analizowane przez komputery i każda część w samochodzie ma jakiś mniejszy lub większy udział tutaj, żeby to w komputerze wszystko działało. Także jak najbardziej komputer musi być im bardziej profesjonalny, tym lepiej do danego samochodu, ponieważ ułatwia to celną diagnostykę. To jest najważniejsze, żeby nie wymieniać wszystkiego po kolei, tylko żeby mieć oparte o wiedzę, o danych parametrów i przerobionych samochodów bardzo dużo, żeby po danych po komputerze z czytania dobrych wartości wiedzieć już, przynajmniej być bliżej do naprawy niż na zasadzie, nie wiem, czytania z forach, co to mogło być, ewentualnie podpiąć komputer i iść po błędzie, bo niekiedy po błędzie nie jesteśmy w stanie naprawić samochodu, nam jakiś tam błąd wyskakuje, jego dalsze, zawsze właśnie w Start Diagnozie czy w Xentry jest dalsze postępowanie, czyli mamy całe takie litanie rzeczy, które mogą mieć wpływ na dany czujnik po przejściu wszystkich tych procedur i tak jeszcze wychodzi, że to jest jeszcze nie to. No ale po latach pracy na tych samych samochodach, po tysiącach przejść tych samych problemów jest naprawdę dużo lepiej. Wystarczy czasami właśnie dokładnie, czasami naprawa u nas polega na tym, że
już po samych opisie klienta wiemy, co jest grane. Czasami po zczytaniu błędów też wiemy od razu, w co uderzyć, bo jest to już przepracowane przez nas wiele, wiele razy. Ale zdarzają się oczywiście też nowe przypadki, które muszą więcej czasu poświęcić, więc tak to wygląda. No to jadę dalej. Prawdopodobnie nagram kolejny materiał, jak już dojadę sobie do Warszawy pod ten salon. Może jakaś taka przebitka na ten komputer, jak to tak wygląda, jak się to odbiera. No i wracam do warsztatu, zrobimy jakąś diagnozę, zobaczycie, jak to wygląda. No to mamy walizę konkretną. Tutaj zasłoniłem tylko ściągaczką, jakieś tu są moje numery prywatne, bo to wszystko jest cały czas dedykowane właśnie pod firmę. No a w środku komputerek. Tam pod spodem multiplexer, jak i całe okablowanie, jakieś instrukcje. No to przede mną teraz opcje logowania i cała konfiguracja tegoż oto urządzenia. Także jedziemy do Krakowa, wracamy do firmy i działamy. No i jesteśmy 3 tygodnie później, zdążyłem już broda urosnąć, zdążyłem osiwieć, no ale takie są realia. Odebrałem komputer z Warszawy, zadowolony, pojechałem do Krakowa, podpinam warsztacie komputer. Chodzi o to, że tak, są teraz straszne wymagania do tego urządzenia, żeby posiadać. Między innymi urządzenie musi być używane tylko na warsztacie, musi być jednorazowo połączone być z siecią i to jest przypisywane do sieci. Nie mogę z komputerem nigdzie podróżować, musi być cały czas tutaj na miejscu. Hasła, loginy, aplikacja w telefonie, po prostu cokolwiek tutaj zrobić, no to ja muszę być, nie może być ktoś inny. Komputer gdzie indziej w ogóle nie funkcjonuje, nie działa, tylko w tym miejscu i ze mną oczywiście na miejscu, przynajmniej z moim telefonem. No ale telefon odblokowany jest przeze mnie, także masakra. No i tak, odebrałem sobie komputer, przyjechałem do domu, do warsztatu, podpiąłem, niestety nic nie działało, trzeba było komputer zresetować, od nowa wszystkie aplikacje, pościągać aktualizacje, postawić go na nowo. Jest taka funkcja tutaj, dosłownie jednym naciśnięciem klawisza, co się przestraszyłem, ale było tam napisane takie coś, zresetuje cały komputer, ale będzie możliwość przywrócenia od nowa i też będą zapisane wszystkie moje te hasła tutaj, tak jak ma to być, więc nacisnąłem, ku moim oczu pojawiła się goły tablet z jedną ikonką, ja pierdzielę, tyle czekania, pół roku i się wszystko wysypało. Na szczęście pomyślane to jest tak, że też za naciśnięciem jednego klawisza wszystko się, trwa to też pół dnia, ale wszystko się instaluje, wszystko się nastawia do najnowszej wersji, no i pyk, włączam Xentry. Niestety brak uprawnień, nie mogę się zalogować. I znowu Warszawa, telefony, maile z helpdeskiem, pisanie tiketów do Holandii, kombinacje. Dopiero po 3 tygodniach udało mi się uruchomić mój komputer, na który czekałem pół roku. To jest w ogóle kpina, osobny temat na osobną rozmowę. Przeżyłem, co przeżyłem. Jest, działa. Mamy teraz aktualnie komputer włączony, Xentry. Chodźmy na ekran. Połączony jest mój samochód. Przedstawię Wam w ogóle od teraz, jak mamy takie najnowsze, legalne, oficjalne oprogramowanie. Możemy tutaj też do filmików, czasami Wam dorzucę, jak wygląda proces diagnozy, znajdywanie różnych etapów, jakieś błędy, niebłędy. A więc tak, auto tutaj jest podpięte pod komputer, zrobiony już jest krótki test, czyli wszystkie moduły nam się wyświetlają. Od góry do dołu każdy moduł nam się wyświetla. I tak, ilość modułów chyba tu jest 57, akurat w moim samochodzie każdy moduł od czegoś innego odpowiada. Na przykład tu macie moduł silnika spalinowego i do niego możemy sobie wejść. Co możemy zrobić? Możemy tym oprogramowaniem dosłownie zrobić wszystko. Zakodować, zaprogramować, aktualizować każdy moduł, dodawać wszystkie rzeczy. Na przykład mamy wartości rzeczywiste, jak ktoś nie miał, nie widział jak to wygląda, no to możemy sobie na przykład pójść na przykład moc silnika. No bo nie, najlepsze są takie, najczęściej używany jest na biegu jałowym, wartości rzeczywiste, kontrole na biegu jałowym. No tu mamy jakąś temperaturę wstępnie, prędkość obrotowa silnika zgaszone. No i dalej nam wszystkie prace wychodzą. Na przykład tu jest ustawienie zaworów sących, wydechowych. Oczywiście silnik nie pracuje, więc ma ustawione wartości takie uśrodkowane, no ale go uruchommy.
Dobra, silnik zaczął pracować, wartości rzeczywiste już nam zaczynają chodzić. Mamy to wszystko tutaj na żywo w poglądzie. Czujnik ciśnienia za przepustnicą, inne takie elementy. Tu już jest, o, przez chwilę było, to pewnie na ssaniu jest jeszcze. Już wchodzi w normalne parametry, czyli jest na zielono, ale to czy na czerwono, czyli jest źle. Ale to nie jest faza w rozgrzewaniu, bo jest jeszcze faza w rozgrzewaniu, to jest faza nabiegu jałowym, czyli jak silnik jest rozgrzewany. Czyli teraz ma troszeczkę za wysokie obroty, pewnie jak się unormuje, to zejdzie na pozycję zieloną i widzimy, co jest nie tak. Rozrząd jest cały czas, jak widać, oscyluje, chodzi, pracuje, jest w wartościach na zielono, czyli jest wszystko prawidłowo. No i tak wszystkie inne rzeczy możemy sobie sprawdzić, moc silnika, na przykład co mamy, nie, bo to układ wydechowy, damy moc silnika, licznik usterek, jakieś wypadania zapłonów, silnik pracuje równo. Naprawdę bardzo, bardzo dużo rzeczy możemy zrobić ze sterowania każdym elementem silnika, każdym czujnikiem, dostosowania, czyli procedurę wprowadzania, reset wartości przyswojowych, wprowadzanie nowych elementów, jakieś tam na przykład rozrządu po zrobieniu, po wymianie silnika, wprowadzanie, jak oczywiście aktualizacja modułu sterującego silnika, kodowanie SN-ów, naprawdę, naprawdę wszystko. No i tak jak wspominałem, mamy opcję wejścia do każdego modułu, do modułu, sprawdzenie wszystkich parametrów, co działa, nie działa. Jest naprawdę bardzo, bardzo dużo zabawy. I tak jak mówiłem, samochód, ten program zawiera. Wejdziemy sobie do ustalenia pojazdu, czyli do wejścia do tego głównego menu, gdzie możemy sobie wybrać dany pojazd. Co jest najlepsze, mamy tu już nawet w pojazdach osobowych, wejdźmy sobie w E-klasy na przykład, nie? Mamy tu już 214 możliwą do podpięcia, no to mamy wszystkie samochody osobowe, jakie sobie są. Pojazdy jakieś AMG, SLR, pojazdy dostawcze, czyli te Vita, Sprintery, Viano, nawet X-a tu mamy, dosłownie wszystko, procedury specjalne. W to jeszcze nawet nie wchodziłem. Także rozpoczyna się kolejny etap u mnie w warsztacie, możliwość kodowania, dopisywania, wszystko oczywiście online. Po to to właśnie urządzenie jest, czyli jest to najwyższy model aktualnie oprogramowania. Tak, to jest dosłownie to samo, co ma ASO. Świeży sprzęt, świeży program, wszystko aktualizowane na bieżąco. Naprawdę bardzo, bardzo się przyda. Już zdążyłem popracować tydzień na tym urządzeniu, to powiem Wam, że fenomenalne sprawy. Dużo prościej, dużo łatwiej. Jeżeli nam jakaś procedura nie przechodzi, możemy wejść w kodowania, zakodować moduł, przypisać. Wtedy wszystko jest już, inne parametry wychodzą. Naprawdę, naprawdę dużo, dużo prościej. Kilku klientów też mam, którym obiecałem, że jak będę miał komputer, to też umieszczę filmik, żeby też niepotrzebnie nie dzwonili. Więc jest to już, działa, można przyjeżdżać na aktualizację. No to co, no to działamy, kurczę, bardzo się cieszę, naprawdę można powiedzieć całe życie mechanika od Mercedesów czekałem na ten komputer, żeby świadczyć najwyższą jakość usług. Teraz już powiem, że oprogramowanie jest, narzędzia są, wszystko jest, ekipa jest, żeby było tylko lepiej do przodu, żeby można było jakość usług wykonywać jak najlepszą. Co Wam jeszcze pokażę, takiego ciekawego, to już to sobie wyłączę. Chodźcie dalej. Oczywiście do tego kodowania wszystkiego potrzebujemy zasilania, także chodźcie zobaczyć. Też sobie tutaj na ścianie już wisi, czyli mamy tutaj stanowisko przygotowane pod samochód. Samochód nam sobie wjeżdża. Można drzwi otworzyć, nie ma tutaj w tym miejscu podnośnika, nic nam nie wadzi. Auto podjeżdża. Mamy tu prostownik, który ma funkcję buforowania, czyli podtrzymywania napięcia. Dostanie nam bez problemu do akumulatora, do miejsca, gdzie można taki prostownik podłączyć. Oczywiście do wszelkich kodowań jest to niezbędne. Nie ma możliwości kodowania bez takiego urządzenia. Oczywiście im lepsze, tym lepiej. To na szczęście jest z Boscha jedno z najwyższej klasy, jakie można mieć. Podpinamy takie urządzenie. On nam automatycznie dobiera
tyle prądu, ile auto zużywa. Czyli cały czas jest podtrzymywanie napięcia, ponieważ niestety w opcji kodowania, jeżeli nam braknie napięcia w trakcie kodowania modułu, no to nam się moduł uszkodzi. Czasami można uszkodzić moduł całkowicie, już nie do naprawy. Więc lepiej to robić tak, jak trzeba. W ogóle procedura wymaga. Ona później podczas kodowania nam pisze, że napięcie musi się zawierać tam w, nie wiem, w 12 coś, 13 coś do 14. Oczywiście na zgaszonym samochodzie jest to nieosiągalne. Musi być podpięcie takiego urządzenia. Oczywiście wypinany jest wentylator, bo przy kodowaniu modułu silnika, jak mapa się całkowicie resetuje, wentylatory chodzą na całego. Wtedy by wyczerpały akumulator, więc nawet i możliwe czasami też, że takie urządzenie, wentylator, chociaż nie, ale jest to w procedurze, że trzeba wypinać też, nie spadek napięcia chwilowy nie był na tyle niski, żeby po prostu moduł nie miał napięcia. Wtedy jak moduł nie ma napięcia, no to w czasie kodowania jest niestety buba. Uszkadza się taki moduł, no i niestety są koszta, moduł silnika 10 tysięcy kosztuje, czy nieraz więcej, więc lepiej też, żeby takie rzeczy się nie zdarzały. No ale tak jak się to wykona profesjonalnie, tak jak trzeba, zazwyczaj jest to super. Także bardzo się cieszę z tego, co się udało mi załatwić. Warsztat wygląda coraz lepiej. Naprawdę, już zaczynam się bardzo cieszyć. Wszystko jest tak, jak trzeba. Także zapraszam, życzę Wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, cześć.